Dobry wieczór Państwu, witamy w kolejnym wyjątkowym odcinku z cyklu Kultura nie śpi. Ja nazywam się Radek Tarach, a dziś moim gościem jest długo wyczekiwany przez Ząbkowiczan kabaret hrabi. Jest ze mną Dariusz Kamys oraz Łukasz Piecz. Dobry, Dobry wieczór. wieczór Państwu. Witamy. Dobry witamy. wieczór. Cieszę się przeogromnie, że spotykamy się wreszcie po tej przerwie. W naszym mieście, w Ząbkowicach Śląskich, to chyba pierwszy występ kabaretu od dłuższego czasu. Pierwszy tak. występ kabaretu od I... marca, ale w marcu to tak były tylko trzy występy i, i, i tak naprawdę od października. Tak. I, I pierwszy w Ząbkowicach. Pierwszy w ogóle w, Ząbkowie. w Ząbkowie. Bardzo, tak, bardzo, tak, bardzo także Mamy takie dwa, jakby dzisiaj, takie dwie inauguracje, nie? bo inauguracja sezonu artystycznego. Już mówię to ze sceny, bo mm. wszystko za, zanosi się na to, że zostaniemy pracownikami sezonowymi, bo truskawki zbiera się w określonych porach roku. więc Generalnie taki letni okres, tak było w zeszłe, w zeszłe wakacje, udało nam się zagrać w, czwa, w, czer, w czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień właściwie i, i po czterech miesiącach, osiem miesięcy pauzy. Tak Będziemy że. jak sprzedawcy gofrów pod prostu. Czerwiec, wrzesień i. Jeszcze musimy wymyślić sobie, co teraz w, tym, w tych ośmiu miesiącach. W zimie też można sprzedać coś. Gofry. Coś będziemy sprzedawać. Ja bym, sprzedawać. Ja bym zjadł Szybko stygnął. A jak ta przerwa wpłynęła na waszą pracę? Wiem, że zaczęliście aktywnie wykorzystywać y, social media. Wiem, że można zobaczyć was na Facebooku, na YouTubie, więcej tego jest teraz. To, że wiadomo, że to jest taki mhm. czas, gdzie y, zostaliśmy pozbawieni pracy, więc generalnie nie generowaliśmy żadnych dochodów w sensie finansowym, ale naszym zdecydowanie kapitałem był czas. Mhm. To był nasz kapitał, mamy go dużo, mieliśmy go dużo, w związku z tym nie lubimy marnować czasu i postanowiliśmy inwestować ten czas w nasze, takie dwa dziecka internetowe, to jest nasz kanał VOD Hrabi TV, mhm. a drugi to jest nasz y, kanał YouTube, y, kanał kabaretu Hrabi. I to są różne rzeczy, to są y, takie formy krótkie, filmowe, to są y, cykle, Aśka ma na przykład taki cykl pod tytułem Wróżbitka Ela, mhm. to można zobaczyć na... Bardzo y, fajnie. Tak, ta, Wróżbitka fine. Ela, Bayer Gotuj z Bajerem, ja mam mnie z Kamolem, także każdy ma swój taki dziś z, zgodnie z zainteresowaniem interesowaniami, umiejętnościami, swój własny cykl. No i robimy takie rzeczy, no, żeby ten czas jakoś spożytkować. Mm. Przez prawie 20 lat powstało około 20 programów kabaretu e, hrabi. E, chyba najwięcej w tak krótkim czasie spośród wszystkich polskich kabaretów. E, takie proste pytanie. Czy te pomysły na żarty kiedyś się kończą? Kiedyś jest Mamy tak, nadzieję, że... że nie. <laughs> nie, no, no to jest... Jak, dopóki człowiek się będzie sam rozwijał, a my bardzo dbamy o, o to, żeby się rozwijać, to wtedy to tych pomysłów nie zabraknie. W ogóle ja uważam, że człowiek i się starzeje w momencie, kiedy już stwierdzi, że się nie rozwija, więc generalnie my cały czas kombinujemy, eksperymentujemy z różnymi formami. Bo oprócz tego, że robimy kabaret, yy, też eksperymentujemy z grupą improwizacyjną, gdzie robimy jakieś tam spektakle. I cały czas gdzieś tam na, nas nosi. Dopóki nas będzie tak nosiło, dopóty tych pomysłów nie zabraknie. Jestem o tym przekonany głęboko. Mhm. W przyszłym roku kabaret Hami będzie obchodził 20-lecie. Czy w związku z tym macie plan? Mieliśmy plan coś obchodzić 18, 18 no. mieliśmy mhm. sobie zrobić, i wszystko było zaplanowane, I nie zrobimy przyjaciół. Z tym, że to był mhm. listopad zeszłego roku, więc nie, pandemia uniemożliwiła nam to, ale jesteśmy sk bardziej skłonni zrobić 18 niż 20. A pa... bo nie lubimy jakichś takich okrągłych jubileuszy. W ogóle nie lubimy takich imprez. Nigdy na przykład nie zrobimy sobie benefisu, nigdy nie zrobimy sobie jakiegoś yy, yy, z wielką pompą jakiegoś właśnie jubileuszu, 30 mhm. działalności, dwudziestolecie. Działalności. Po prostu nas nie kręci. A chcieliśmy sobie zrobić naprawdę taką osiemnasto, yy, taką prywatkę osiemnastolatków, gdzie chcieliśmy zaprosić przyjaciół, mhm. żeby on nam, oni nam przynosili prezenty i później, żebyśmy się razem bawili. No zobaczymy, może o może tą dwudziestkę nam się. Stuż... Albo spóźnioną stuż... Albo stuż... osiemnastkę, Albo stuż... stuż... Albo stuż... i następnego dnia dwudziestkę. No to cóż, <laughs> życzymy kolejnych osiemnastek, tej pierwszej osiemnastki i kolejnych. Ze mną była część kabaretów, Hrabi, Dariusz Kamys oraz Łukasz Pierz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu dziękujemy. bardzo i mamy nadzieję do zobaczenia, bo tam na widowni prezentowaliście się przecudnie i chcielibyśmy to konsumować w nieskończoność. Chcielibyśmy Was jeszcze raz zobaczyć. I jeszcze raz Was skonsumować. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy.